Księga 22. Rzeź zalotników. Odys rozstał się w mgnieniu żebraczym Achmanem. Wskoczył na próg wysoki z łukiem i kołczanem, w którym wiele strzał było, na strzępionych pióry. Wysypawszy je u nóg, rzekł do gachów z góry: a więc się już rozstrzygnie. Mamy bój stanowczy. Teraz cel mam, jakiego nie miał żaden łowczy. Zobaczę, czy weń trafię Febowi na chwałę. Rzekł i Wantinosa puścił gorzką strzałę. Właśnie gdy ten po czaszę złocistą dwuuszną sięgał i już ją ręką chwyciwszy posłuszną chciał do ust podnieść. Umrzeć ani mu się śniło. Któż by myślał przy godach, gdzie ich tylu było, by się tam ktoś odważył, choćby jak waleczny, zgotować mu los czarny i wtrącić w cień wieczny. Lecz Odys, weń zmierzywszy, trafił w samo gardło, że aż przez kark żeleźce na wskroś się przedarło, czasza z rąk się wyślizła, gdy padał ukosem i zaraz promień czarnej krwi buchnął mu nosem, precz od siebie kopnęły stół drgające nogi. Że się wywrócił. Misy zasłały podłogi, chleb i mięsiwo w kurzu brudnym się zwalało. Widząc gachy, jak padał, krzykiem izbę całą napełnili ze swoich, zerwali się stołków i przebiegając izbę, od kołków do kołków szukali po wszech ścianach w zajadłym ukropie, lecz ani jednej tarczy nie było ni kopie, więc grożąc, Odyseja karali słowami: na złeć wyjdzie, włóczęgo, że śmiał zadrzeć z nami, ale sztuka od razu. Pójdziesz wnet do ojców za zabójstwo pierwszego z itackich mołojców. Żywot twój policzony, sępy cię tu zjedzą. Tak mu grozili w szale, bo iście nie wiedzą, czy zabił go umyślnie, głupcy. Ani marzą, że skrzydła bliskiej śmierci nad nimi się ważą. Na to Odys, przebiwszy źrenicą ich swoją, psy jakieś, myśleliście, żem poległ pod Troją, że nie wrócę? Więc dalej rej wodzić po domu? Z dworskimi dziewki płodzić rozpustem bez sromu i chociem żyw małżonkę moją bałamucić? Jakby bogi nie mogły tych szaleństw ukrócić, jakby wam język ludzki mógł przepuścić płazem, lecz dosyć. Wyrok śmierci padł na wszystkich razem. To rzekł. A blady przestrach ogarnął zbytniki. Ten i ów rad, by umknąć z tej zabijatyki. Sam tylko Eurymachos zdobył się na słowo. Jeśliś i tacki Odys, wracający zdrowo, słusznie karcisz za gwałty te nasze Achiwy. Za te w zamku i włościach wyprawiane dziwy. Lecz sprawca tych bezeceństw przed tobą tu leży, Antinoj. On nas ciągle kusił do grabieży, nie tylko żeniaczkę widać mu chodziło. Jako większe, co z wolą chroniona nie było. On chciał, on sam królem zostać nad Itaką, a syna twego sprzątnąć śmiercią lada jaką. Ma już na co zarobił, a więc zlitujże się nad nami. Każdy chętnie co porwał odniesie. Za to, cośmy najedli, napili z twych stołów, każdy ci przyprowadzi po 20 wołów. A dla zgody dołożym, co chcesz, miedź, złota, póki cię nie zjednamy, gniew twój nie dziwota. Dziko spojrzawszy, mądry Odysej mu na to: nie, Eurymachu, nawet puściznę bogatą po ojcach mi tu znieście i więcej w dodatku, to i tak dłoń nie spocznie, póki do ostatku o każdą zbrodnię z każdym nie sprawię się gachem. Teraz macie wóz, przewóz, bój na śmierć lub strachem ucieczka. A czy śmierci, który się wychwyci? Lecz żaden, myślę, wszyscy będziecie zabici. Tak mówił, a po ciele przeszło ich aż mrowie. Wtem jeszcze raz Eurymach do swych się ozowie. Bracia, u tego człowieka nie zmacha się ręka, póki panią kołczana i gładkiego łęka, płuty stać będzie strzały, słać będzie strzały ze lśniącego proga, aż wszystkich wytnie nurze, weźmy się do wroga, dobyć mieczy stołami, pozastawiać piersi od strzału jego i hurmem wypadniem najpierwsi.
Gdy go z progu i ze drzwi wypłoszyć się uda, wpadnie wtedy do miasta z krzykiem dużo luda, a on tymczasem za nami pośle strzał pośledny. Tak rzekł. I zaraz dobył obosieczny, miedny koncerz i z podniesionym na Odysa bieżał srogim krzykiem, a Odys właśnie co wymierzał łuk swój i w same piersi celował pociskiem, że aż w głębi wątroby uwiązł mu ze wszystkim. Ręka miecz wypuściła, on sam runął krwawy przez stół i na podłogę. Pozrzucał potrawy z duszną czaszą. Wił się czołem tłuk po ziemi. W bólach konania kopiąc nogami obiema, zwalił stołek i oczy nocą się powlekły. Wtedy też i Amfinomos wyskoczył jak wściekły przeciwko Odysowi z wzniesionym brzeszczotem, by go z drzwi wyparować, lecz Telemach lotem zabiegł mu, w same plecy pomiędzy ramiona wraził kopię, aż na wskroś pierś przedziurawiona. Padł jak długi, o ziemię uderzył czerepem, a Telemach, uchodząc, rozstał się z oszczepem zostawionym w kadłubie. Szło mu, aby który Achiw, kiedy swój oszczep wydobywał z góry, nie płatnął go albo też nie przeszył w natłoku. K temu jednym podskokiem były przy ojca boku i uskrzydlone słowa posłało mu chłopie: ojcze, wnet ci dostawię powęż i dwie kopie, toż szlem, co by do czoła szczelnie ci przystawał. Siebie całkiem uzbroja i zbroi kawał zniosę dla Eumajosa i dla Filotiosa. Daleko lepiej bić się, kiedy pierś niebosa. Na to mu rzecze Odys: ćwik, szczwany jak mało, bierz i przynoś, dopóki strzał jeszcze zostało, aby mię nie wyparła z progów ta gromada. Jakoż Telemachowi przypadła ta rada, bo pobiegł do skarbczyka, gdzie stały oręże, tam wybrał 8 kopii i 4 powęże, toż szlemów miednych 4 zdobnych w końskie kity i zniósł prędko do ojca młodzian wyśmienity, po czym w zbroję miedzianą sam obległ się duchem. A za jego przykładem i wolarz z pastuchem w pełnej zbroi dokoła Odysa stanęli. Bohater zaś, dopóki strzał starczy, co strzel, to powali jednego tak, że w całym gmachu, gdzie spojrzałeś, to leżą kupą gach na gachu. Lecz gdy gniewnemu panu strzał brakło w kołczanie, odstawił łuk i oparł go u drzwi przy ścianie, sam zaś nadział powęże poczwórną na siebie i szlem włożył na głowę, doświadcząc w potrzebie, co groźnie ogonami powiewał końskimi. Ręce uzbroił dwiema dzidy dwusiecznymi. Były tam w ścianie z boku jakieś drzwi wychodne, od których, jak to mieszkania wygodne, szedł korytarz z zamkniętym wyjściem na podwórze. Tam więc Odys wyprawił co rychlej na stróże pastucha, by nikt nie mógł tamtędy wyjść z domu. W ten czas to Agelaos do swoich rzekł: komu z was ku tym drzwiczkom jeno przycisnąć się uda, niech pobierze do miasta, skrzyknie dużo luda, już on ostatnią strzałem wystrzeli tymczasem. Na to koziarz Melantios bąknął mu nawiasem: o boski Agelaju, na nic ta robota, wychodzące na podwórz zbyt blisko są wrota, a i przejście do sieni ścieśnia się w czeluści. Silny chłop niech tam stanie, nikogo nie puści, lepiej pono, gdy zniosę oręże i zbroję z górnego skarbca. Nigdzie takie zdanie moje, tylko tam je przechował Odys z Telemachem. To rzekł koziarz Melantios i ruszył z zamachem do górnych izb królewskich bocznymi wschodami, gdzie wziął tarczy 12 z tyluż oszczepami, więc i szlemów 12 zdobnych końską grzywą zniósł i pomiędzy gachy rozdzielił co żywo. Lecz Odysowi serce zadrgało i łyty, widząc jak z gachów każdy stał zbroją okryty, a kopią wstrząsał, ciężka zda mu się robota. Jakoż do syna szepnął: najpewniej niecnota któraś to z dziewek dworskich czy fortel koziarza takim pomógł, że bitwa sroga nam zagraża. Na to mu Telemachos, młodzieniec roztropny: ojcze mój, jam popełnił ten błąd okropny. Nie winuj, że nikogo, jam drzwi od skarbczyka nie zamknął, co snać tknęło jakiegoś psotnika, więc
Eumajosie, spiesz się, zatrzaśnij na rygle i uważ, czy nie któraś dziewek płata figle lub koziarz, bo do niego ta sprawka podobna. Kiedy tak między sobą gwarzyli z osobna właśnie koziarz, Melantios drugim już nawrotem szedł po broń do komory. Eumajos wnet o tem wytropiwszy go, przybiegł do pana z nowiną: Sny, Laertiado, mądry Odysie, patrz, ino, ten łotr, co posądzamy, wszyscy go o zdradę, znowu idzie do skarbca, panie, dajże radę. Mam li go, jeśli złapię na miejscu tam sprawić, czy też po wymiar kary do ciebie dostawić, aby za swe łotworostwa nałożył tu głowę? Na to mądry Odysej takie rzucił słowo. Już to ja z Telemachem te gachów czeredy, choćby na nas jak biły, wstrzymamy od biedy. Wy zaś dwaj ręce do nóg zwiążcie mu na grzbiecie, a wtrąciwszy do skarbca drzwi za się zamkniecie, dopiero zadzierzgnąwszy o te pęta sznury, ciągnijcie go po słupie na belkę do góry, aby żył jeszcze długo, męczył się najsrożej. Rzekł im, a obaj słudzy rozkaz pełnić skorzy poszli na górę, już on w skarbcu był przed nimi i w kącie grzebał między rynsztunki starymi. Oni zaś za drzwiami obaj przyczajeni czatowali nań. Gdy więc koziarz wszedł do sieni, w jednej ręce szlem pyszny trzymał, a tarcz w drugiej, która choć ją Laertes jeszcze do posługi za lat młodych zażywał, dziś z grotami leży. Rdzają zjada, rzemień szwem sprutym się jeży, więc nań obaj skoczyli, porwali za włosy, wlokąc po ziemi. Chociaż krzyczał w niebo głosy, a zawlókwszy na ręce nogi kładli pęty, w tył je łamiąc, bo rozkaz Odysa im święty. Robią, co im przykazał silny powróz, potem uczepili do pętów i na słupie lotem wyciągnęli koziarza pod belkę, co w szczycie Eumajos wiszącemu rągał sowicie. Prześpi, że całą nockę tu sobie, mój zuchu. Zasłużyłeś na takim wyciągnąć się puchu. Pewnie złoto promiennej Eos nie zobaczysz, kiedy z morza wypłynie i gachów uraczysz jaką kuską na obiad. O, to ich posili. I tak go wiszącego w bańkach zostawili, sami się uzbroiwszy, drzwi zawarwszy za się, wrócili do mądrego Odysa na czasie, bojem dyszących w progu czterech i tam ich tam stało, gdy w izbie zbrojnych chłopów wiło się niemało, aż wtem się ukazała Pallada na jawie. Wykapany to mentor w głosie i postawie, Odys poznał boginię i rad mówił do niej: mentorze, ulubieńca ratuj, że w złej toni, co równolatek z tobą zawsze przychylny. Że to była Atena, szeptał głos niemylny, lecz w izbie straszną wrzawą zaszumieli gachy. Agelaos największy miotał na nią strachy. Mentorze, nie daj się zwieść Odysamowami, abyś w jego obronie miał toczyć bój z nami. Klniemy się, a przysiędzę, jak tuszę dostoim. Ojca z synem zabiwszy, to samo na twoim dokonamy kadłubie. Zocz się mieszasz butnie w rzecz nie swoją, za karę głowę ci się utnie, a tak mieczem wywlókwszy duszę z twego ciała własność twą, jaka w domu lub gdzie tam została, rozdzieli między siebie z Odysa spuścizną. Ni twe syny, ni córki nam się nie wyślizną, ni się twoja małżonka witace osiedzi. Skończył. Palladę gniewa mowa tej gawiedzi, więc strofując Odysa ostrym słowem rzekła: Odysie, siłasz z męstwem od ciebie uciekła? Ty coś gwoli Heleny z iliowym ramieniem lat dziewiątek się porał troi oblężeniem? Coś mężów pobił tylu, coś swymi na mowy obalił ów baszciasty grodziec Pryjamowy, teraz wróciwszy do dom i dziedzicznej włości miał, żebyś nie odeprzeć tej gaszej napaści? Zbliżno się, przyjacielu, stań tu, patrz, co zrobię. Czy mentor, syn, Alkima nieprzychylny tobie? Czy przestanie cię wspierać w walce z twymi wrogi? Rzekła, lecz mu nie zdjęła serca całej trwogi o wątpliwy los bitwy. Zbadać chce bogini, czy Odys i syn jego mężnie w boju czyni. Jakoż znikła im z oczu, a kształtem jaskółka. Furkła i nad kominem siadła u przyczółka. Wtem
Agelaj szczuł Gachów znów do rąbaniny z nim, Eurynom, Amfimet, toż inni z drużyny, jak Peisandr, Demoptoleb, Polibos, gracz wielki, każdy z nich strach, jak mężny gotów do kropelki krew wylać, a o żywot bić się do upadła, bo innych gęsta strzała na ziemi już pokładła. Do nich więc Agelaos mówił, by słyszeli drużbo. Ten człowiek ostatnią strzałem wnet wystrzeli. Mentor, ucz czczy chełpliwiec, odbierzał go iście i on swymi sam tylko główne trzyma w niście. Przeto nie wszyscy razem rzucajmy kopije. Baczność, przód sześciu rzuca. Czy który ubije Odysa i z łaski Zeusowej wdzięczność zyszcze, reszta nic, byle w niego utopić ratyszcze. Tak rzekł i naprzód owi, co wskazał, rzucili, lecz Pallas celi grotów po drodze omyli, jakoż jeden przewiercił wskroś odrzwia świetlicy. Inny drzwi przebudł z dobrze spojonej tarcicy, owemu w ścianie uwiązł jesion ostro ku skuty. A tak kopiami Gachów żaden z nich nie skuty. Zatem Odys do swoich rzekł, niezłomny niczem. Teraz dzieci z kolei my na bój zakrzyczem, ciskać o szczepy Gachów, snać im dawnych zbrodni jeszcze mało, gdy na nasz żywot tacy głodni. Rzekł. I razem o szczepy wypuścili celnie. Odys Demoptolema ugodził śmiertelnie. Telemach Eury Ada, Eumaios Elata, zwalił kopią, a wolarz Peisandra rozpłata i wszyscy ziemię gryźli na szerokim toku. Na to Gachy w kąt izby uciekli w natłoku, a ci przypadwszy groty z trupu wyciągali. Gachowie znów cisnęli kopiami zuchwalej, ale Pallas Atenę zmyliła niektóre. I tak jeden w świetlicy o drzwiach zrobił dziurę, drugi przewiercił mocno spojone podwoje. Inny w ścianie uwięził kutą włócznię swoją, tylko Amfimet zmacał Telemacha w ramię. Ostrze ledwo na skórze zostawiło znamię. Toż Ktesippos w bark drasnął, na tarcz wystający, pastucha i grot dalej poleciał warczący, lecz drużyna, co twardo przy Odysie stała, znowu celne oszczepy na Gachów posłała. Waligroda Odysej zabił, Eurydama, Telemach, Amfimeda. Kolej taka sama spotkała Polibosa, co legł z rąk pastucha, a wolarz Ktesippowi wywlókł z piersi ducha i tak mu rągając zawołał radosne: synu Polytersesa, o junaku sprosny, nie będziesz więcej chełpią bawił się w głupocie bogom, zostaw ten język, wżdy silniejszy od cię masz wet za wet, pamiętasz? Za podły gnat krowi, coś go to żebrzącemu cisnął Odysowi. Gdy tak przemawiał pastuch krętorogich wołów, Odys do Agelaja przyskoczył i w tuł wraził mu długi oszczep, więc był Noryda, Telemach rzucał dzidę i wpruła się dzida w sam brzuch, że aż na wylot ostrze przeleciało, padł przodem i o ziemię tłukł się twarzą całą. Tymczasem Atenea wionęła pod stropem egidą ludobójczą i jakby ukropem zważyła serca Gachów. Popłoch na nich pada, uciekają po izbie tak jak wołów. Stada, kiedy na nich rój bąków siądzie nielitosne i tnie żądłem, co bywa w dniach przy dłuższych wiosny. Ci zaś jak krzywodziobe, szponiaste sokoły, gdy z gór lecą na ptactwo polować w padoły, ptaszęta spod obłoków przypadły do ziemi. Od tej łowczej pogoni są zabijanymi, trudna słabym ucieczka, trudny opór znowu, a człowiek się raduje z takiego połowu. Tak i oni te Gachy goniąc w całej izbie zabijali każdego. Czasem tylko w ciżbie jęk był głuchy, gdy czaszka zgrzytnęła zrąbana, a podłoga dymiła krwi strugą zalana. Wtem Leiodes do kolan Odysa się schylił. Objął jej i o litość żałośnie doń kwilił. Na klęczkach cię, Odysie, błagam, przebacz, że mi
Przecież nigdy tu w zamku słowy bezwstydnymi, niesprosnym czynem dziewki nie zhańbiłem żadnej, owszem. Winny ganiłem ten naród szkaradny, gdy takowy płodzili. W nic poszły przestrogi, słusznie teraz za zbrodnie skarał ich los srogi, ale gdybym ja wróżbit, co nie krzyw niczemu, miał paść, to już nagrody nie ma poczciwemu. Na to mu mądry Odys rzekł z iskrzącym wzrokiem. Jeśliś tu między nimi był jakimś prorokiem, to często się zapewne modliłeś do bogów, bym nigdy do ojczystych nie mógł wrócić progów. Abyś uwiódł mi żonę i płodził z nią dzieci, przeto niech i na ciebie okrutna śmierć zleci, rzekł. I żelazną ręką na ziemi leżący podniósł miecz, co wypuścił był umierający Agelaj i po karku ciął go cięciem dużym. Aż łeb spadł, potoczył się i pomieszał z kurzem. Lecz Femios, syn Terpisa, uszedł czarnej doli, co gachom przyśpiewywał zwykle po niewoli. Stał on w ręku, trzymając swą formingę dźwięczną, tuż u drzwi tylnych, walką miotany wewnętrzną, czy ma wymknąć się chyłkiem i usiąść w pokorze pod ołtarzem Zeusowym, stojącym na dworze, gdzie ongi Odys tyle żertwił woli ćwierci, czy też u nóg Odysa prosić się od śmierci. Wątpiącemu ta rada mądrzejszą się wyda, żeby po prostu upaść do nóg Laertyda. Więc formingę dłubaną postawił na ziemi między krużem a krzesłem z gwoźmi srebrzystymi, po czym sam się rzucając do nóg gospodyna przepraszał, przysięgając, że nie jego wina na klęczkach. Na klęczkach rzekł: Odysie, proszę cię za sobą, nie zabijaj mnie, sam byś okrył się żałobą, gdybyś zabił pieśniarza, co ludzi i bogi opiewał. Jam samouk. Bóg wszczepił dar drogi w moją duszę, więc będę i dla cię miał pieśnię jak dla Boga. A ino, nie gub mnie tak wcześnie, zapewne już Telemach, twój syn, ci to mówił, żem tu nie wszedł do zamku, abym się obłowił, ani też z własnej chęci śpiewał do biesiady. Możniejsi przymusili i nie było rady. Słysząc to, Telemachos, świętą natchnion mocą, wobec groźnego ojca przybiegł mu z pomocą. Stój, rzecze, on nie winien, nie podnoś nań miecza. I Medona, Keryksa, ochroń. Jego piecza czuwała tu nade mną od latek dziecinnych. Chyba by biedak zginął przypadkiem z rąk innych, może i z rąk Filotiosa, Polek lub pastucha lub twoich, gdyś tu w izbie wrzał jak zawierucha. Usłyszał jego mowę Medon, co ukryty pod stołkiem wraz z innymi nie został zabity. Odziany w skórę wołu, zażniętego świeżo, wylazł i to pokrycie zrzucił z siebie chyżo, po czym do Telemacha przyskoczył, za nogi objął go i o litość zaklina na bogi. Otóż jestem, proś za mną, tyś dobra dziecina, niech mnie gniewny twój rodzic mieczem nie zażyna. Wiem ja, że się na gachy burzy jego serce, bo go zdarli, a ciebie mieli w poniewierce. Na to mądry Odysej uśmiechnął się z lekka. Nie troszcz się, on twój zbawca i twoja opieka. Wiedz, że o tym i ludziom opowiada innym, że złym być mniej pociechy niż dobroczynnym. A teraz idźcie sobie, ty z gęślarzem, oba w przysionek na dziedziniec, gdzie wam się podoba, póki po tej tu rzezi porządku nie zrobią. Skończył, a ci dwaj z izby zaraz poszli sobie i usiadłszy w dziedzińcu u stopnia ołtarza, oglądali się trwożnie, czy im śmierć zagraża. Odys tymczasem pilnie zamek przepatrywał, czy się gdzie jakiś żywy przed śmiercią nie schował. Lecz wszystkich znalazł krwawym, owalanych błotem, leżących na podłodze jak ryby pokotem, kiedy to z morskich toni na strome wybrzeże rybacy wielookie wyciągną więcierze. Porzucone na piasku ryby w morze rwą się, a ty je swym promieniem zabijasz, Heliosie. Podobnie też i w izbie trup przy trupie leżał, gdy Odys taki rozkaz synowi powierzał. Piastunkę Euryklejem co prędzej mi przyślij, abym jej to powiedział, co cięży na myśli. Pełniąc ojcowski rozkaz, biegł Telemach skory do Euryklei, skrobiąc we drzwi jej komory. Wstawaj, dobra babuniu, jako ochmistrzyni, co nad dworskimi dziewki ład trzyma i czyni, potrzebna jesteś ojcu, spieszże się, starucho.
Nie była na głos jego Eurykleja głuchą, bo zaraz się otwarły drzwi z chludnej izdebki i wyszła za małojcem, zbierając krok krzepki. Odysej, kiedy przyszli kurzem i posoką, okryty stał wśród trupów, istny lew na oko, kiedy to dumnie kroczy, zjadłszy w polu byka. Skudło w piersi, z warg obu czarna krew mu ścieka, ślepia ogniem gorą. Takim był w tej dobie Odys, mając zbroczone ręce, nogi obie. Mamka, ujrzawszy trupy i tę powódź krwawą, chciała krzyknąć zdziwiona tą nadludzką sprawą, lecz Odys ją powstrzymał w niewczesnej radości i staruszce te słowa powiedział w krótkości. Ciesz się w sercu, kobieto, lecz waruj się krzyków. To grzech cieszyć się głośno z biednych nieboszczyków. Sąd bogów już ich pobił, własne struły zbrodnie, bo po każdym człowieku deptali niegodnie, czy dobry, czy ladaco, bez żadnej różnicy. Przeto są ukarani ciężko swawolnicy. A teraz licz mi, dziewki wszystkie, co we dworze, ile skrewiło, ile uczciwych być może. Na to mu Eurykleja. Każesz, miły synku, więc opowiem ci prawdę, czystą, bez przyczynku. We dworze do 50 wszystkich niewiast liczą, które się w różnych pracach białogłowskich ćwiczą. Jak służbę robić doma i jak czesać wełnę. 12 z nich popadło bez wstydy zupełnej i nie dość, że mnie starej posłusznymi nie są, ale nieraz na samą panią się podniesą. Wprawdzie syn twój już wyszedł z małego chłopięcia, wżdy matka nie pozwala takiego zajęcia, by rządził niewiastami. Lecz pozwól mi, panie, skoczę na górę przerwać małżonce twej spanie, które widno Bóg jakiś na oczy jej zsyła. Odysej ją powstrzymał. Ot, byś nie budziła, czekaj jeszcze i przyślij wprzód te dziewki do mnie, co dom mój zbezszczęściły, żyjąc tak ułomnie. To jej rzekł, a piastunka wybiegła z świetlicy, zganiać na pański rozkaz one służebnice. On zaś syna i obu pastuchów ku sobie przywołał i zagadał do nich w tym sposobie. Teraz trupy wynosić kobiety pomogą, a potem pomyć stoły i stołki hendogo, mokrą gąbką, by ze krwi nie zostało śladu, a kiedy wszystko w izbach powróci do ładu, wyprowadzić mi z domu owe białogłowy i tam, gdzie szopa stoi, a okap zamkowy, pobić mieczem do nogi, wywlec duszę z ciała, by im wiecznie z pamięci rozkosz wywietrzała pokątnie wyprawiana z tymi rozpustniki. Skończył wtem całą hurmą, przeteczne podwiki weszły. Głos wyjąc we łzach, pływając obfitych, zaczęły z izby gachu wynosić zabitych i składać ich przy sionku warownego dworca kupą jeden na drugim. Odys jak dozorca stał nad nimi, do pracy naganiał niemiłej. Potem dziurkowatymi gąbkami krew zmyły ze stołów i ze stołków. Podłogę komnaty trzeba było też czyścić, więc się do łopaty wziął telemach. Z pastuchy w trzech żwawsza robota, dziewki wszystkie śmieci wyniosły za wrota. Owoż, gdy krwi wylanej nie było ni śladu, a cały dworzec pański powrócił do ładu, wyprowadzili z izby one białogłowy i tam, gdzie szopa stoi, na okap zamkowy zapędzili w kąt ciasny, że nie ma sposobu wyjścia stamtąd. Telemach w ten czas rzekł do obu pastuchów: o, zaprawdę, miecze ani ruszę, zbyt on czysty na brudny tych wszetecznic duszę, co mniej matce mojej umknęły dość słaby, a z gachami trzymały sojusz tak nieprawy. Rzekł: Ilinę z okrętu, co miał dziób modrawy, jednym końcem przywiązał do słupa wystawy, a drugim do komina wysoko, by one ziemi dostać nie mogły, będąc powieszone. A jak stado gołębi lub drozdów popadnie w sidełka gąszczy, chrząszczu, zastawione zdradnie, gdzie na noc dążąc smutne znajdują łożysko, takie i z onych niewiast było widowisko. Kiedy jedna przy drugiej głowa przy głowie wisiały tam na linie jakowi ptaszkowie, każda z sznurkiem na szyi zduszona cichutko, coś nogami zadrgawszy w powietrzu, lecz krótko. Potem i Melantiosa, koziarza, przywlekli ostrą miedzią, uż dwoje i nos mu odsiekli,
toż wyrwawszy część wstydną psom cisnęli w gardła. W końcu na rękach, nogach złość się ich wywarła. Obmywszy sobie ręce i nogi zjuszone, szli na dworzec Odysów, bo dzieło skończone. Właśnie Odysej mówił Eurykleji starej, przynieś siarki, co klątwę odczynia i czary, toż ognia bym wykadził komnatę, a razem powiedz Penelopei. Za moim rozkazem, by się spieszyła tutaj z pannami dworskimi, a i drugie niewiasty niech stawią się z nimi. Na to mu Eurykleja, piastunka sędziwa, dobrze, mój synu, mądrość przez cię się odzywa, lecz wprzód trzeba by chlajnę i płaszcz przynieść dla cię. Byś się dłużej nie świecił w tym podartym gracie, jeszcze tu na komnatach zgorszenie nie lada. Na to jej Odyseusz mądry, słuszna rada, lecz wprzód niech mi ogień rozpalą tu duży. Rozkazał. Eurykleja pilnie panu służy, przyniosła ognia siarki i Odys dokoła kadził w izbie, przy sionku w całym dworze zgoła. Staruszka, pamiętając rozkaz Odysowy, szła na górę zwoływać wierne białogłowy, które się wysypały z pochodniami w ręku, obstępując Odysa wśród szlochu i jęku powitań, dłoń ściskając, a po głowie twarzy każda go serdecznymi całunkami darzy, że aż mu z rozrzewnienia na płacz się zebrało. Serce Odyseusza każdą z nich poznało.